Proszę Państwa, przepraszam za spóźnienie, ale ono wynikało z rzeczy, które niestety, na które nie miałem wpływu. Wracając do meritum sprawy, czyli oceny tych wszystkich problemów, które występują w polskiej gospodarce, to ja zwracam uwagę po raz któryś z rzędu na podstawowy problem dla polskich przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu ciężkiego. To jest cen energii elektrycznej. Mamy najwyższe hurtowe ceny energii elektrycznej w Europie. Ja przypomnę tylko, że w Polsce w listopadzie ubiegłego roku ta cena hurtowa wynosiła około 53,5 euro za megawattogodzinę. W Niemczech 38 euro za megawattogodzinę. W Czechach 41, na Słowacji 42. To w istotnej mierze rzutuje na konkurencyjność polskiej gospodarki. W istotnej mierze przyczynia się również do poziomu życia naszych obywateli. To wynika z jednej strony z archaicznego miksu energetycznego. Poszły bardzo mocno w górę koszty praw emisji dwutlenku węgla. Przypominam, że emitujemy około 900 kg, czyli prawie 1 tonę na megawattogodzinę dwutlenku węgla, a koszt uprawnień do emisji dwutlenku węgla w tej chwili przekracza już 40 euro za tonę, czyli inaczej mówiąc, do 1 megawattogodziny musimy dodać prawie 40 euro jako koszty wytwarzania. To rzutuje w bardzo istotny sposób, szczególnie na sektor przedsiębiorstw energochłonnych. To jest mniej więcej 10% polskiego PKB. To są przedsiębiorstwa o zużyciu miesięcznym ponad 100 gigawattogodzin. No i tam zatrudnia się ponad 1 300 000 000 ludzi. Także przedsiębiorstwa takie jak cementownie, huty, są w tragicznej sytuacji finansowej ze względu na koszty energii. Po drugie, rząd, co pochwaliłem, przyjął dokument Polityka Energetyczna Państwa, co mnie bardzo cieszy, bo jest to krok we właściwym kierunku. Nie ze wszystkimi zapisami się zgadzam. Osobiście uważam, że niektóre zakresy transformacji należy zdecydowanie przyspieszyć. Przyspieszyć należy zmianę, tak jak powiedziałem, archaicznego miksu energetycznego. Natomiast bardzo mnie dziwi, martwi i bulwersuje zapowiedź zmiany tego dokumentu, nie tak dawno uchwalonego przez Radę Ministrów, w efekcie negocjacji, przebiegu negocjacji czy konkluzji negocjacji z górnikami. No, drodzy Państwo, jeżeli związkowcy będą pisać politykę energetyczną państwa, kierując się interesami takiej czy innej branży, no to mamy do czynienia z atrofią państwa. Także ja bardzo krytycznie to oceniłem. Po drugie, na co zwracam uwagę od dłuższego czasu, to jest działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w polskiej gospodarce, niesamowicie ważna w aspekcie między innymi rynku energii elektrycznej, w aspekcie również rynku paliw płynnych. Te wyjątkowo dobre wyniki Orlenu, czy też Lotosu, który jest podporządkowany w tej chwili personalnie Orlenowi, one wynikają z dominującej, żeby nie powiedzieć prawie monopolistycznej pozycji tych producentów na polskim rynku paliw, bo te dwie firmy mają ponad 80% hurtowego rynku paliw. Te dobre wyniki tych podmiotów nie są funkcją redukcji na przykład kosztów wytwarzania tych paliw. One są efektem zawłaszczenia naszego rynku, na co zwrócił uwagę w bardzo ciekawym artykule ostatnio pan profesor Czekaj. W tym świetle bardzo krytycznie oceniam te wszystkie działania integrujące podmioty, a to na rynku paliw płynnych, a to w elektroenergetyce, a to również
próba czy też inicjatywa połączenia polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa, firmy, która ma kapitalizację większą niż Lotos z Orlenem i z Gdańską Energą. To jest moim zdaniem powód do mechanizmów, które funkcjonowały w przeszłości, powód do zaniku konkurencji. Mam nadzieję, że efekty nie będą takie, jak w końcówce PRL-u. I tutaj mam jedną uwagę do struktury rządu. Ja to podnosiłem już wielokrotnie. Otóż, drodzy Państwo, ja przyznam się jako obserwator sytuacji gospodarczo-politycznej w Polsce, nie potrafię wskazać, kto właściwie koordynuje politykę gospodarczą, kto odpowiada za funkcje regulacyjne w gospodarce, czy jest to minister aktywów państwowych, czy jest to kancelaria prezesa Rady Ministrów, czy jest to kilku prezesów wiodących spółek w naszym państwie. Jestem przekonany o tym, że poprzednia struktura administracji państwowej z jasno określonymi kompetencjami ministra gospodarki, którego posiadaniu były funkcje regulacyjne, była zdecydowanie lepsza niż ma to miejsce w tej chwili. Mamy do czynienia również z funkcjonowaniem czy też opracowywaniem taktyki do nieokreślonej strategii gospodarczej. I tutaj są potrzebne zdecydowanie ruchy w zakresie zwiększenia kompetencji pana premiera Gowina. To pan premier Gowin jako minister, to ministerstwo zostało nazwane Ministerstwem Rozwoju Technologii, zajmuje się również budownictwem i pracą. Natomiast wydaje mi się, że przy dyskusji o strukturze rządu powinien właśnie pan minister Gowin mieć istotną rolę w zakresie funkcji koordynujących kwestie regulacyjne polskiej gospodarki. To jest coś, na co zwracam uwagę od dłuższego czasu, mówiąc o tym, że dobieramy często taktykę do nieznanej strategii, mówiąc o tym, że dominacja państwowych przedsiębiorstw jest lepsza niż rynek, niż warunki konkurencji. To są podstawowe błędy. Odnoszę wrażenie, że pomylono tutaj kilka pojęć istotnych. Państwo w ramach pomocy dla przedsiębiorstw czasem nawet powinno je przejmować, ale na czas określony, tak jak miało to miejsce w krajach tak zwanej starej Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych. Słynna ingerencja administracji państwowej w Chryslera, prawda, który upadał w Stanach Zjednoczonych, która miała czasowy charakter. Potem administracja państwowa w Stanach Zjednoczonych sprzedała te akcje między innymi Fiatowi. Na tym polegać powinna polityka państwa. Myślenie o tym, o czym, na co zwracała uwagę pani minister Magdziarz, myślenie o tym, że interes polskiej gospodarki jest równoznaczny z interesem spółek Skarbu Państwa, jest drogą donikąd. Minister gospodarki, czyli regulator, powinien troszczyć się o konkurencję na rynku i w równym stopniu jego uwagę powinny zaprzątać podmioty prywatne, zagraniczne, jak i państwowe. One muszą być na tym samym poziomie traktowane przez administrację państwową. I coś, na co również pani minister Magda zwróciła uwagę, no ręczne sterowanie spółkami Skarbu Państwa, czyli spółki otrzymają polecenie na przykład budowy szpitala tymczasowego i nikt im nie rekompensuje kosztów poniesionych na organizację tego szpitala. Także to jest powrót do również do poprzedniego systemu. Generalnie bardzo dobrze się stało, co oceniam bardzo pozytywnie, że trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy, aby do tego kodeksu wpisać
różne regulacje dotyczące tak zwanej pracy zdalnej. Cieszę się, że postępują te prace. Natomiast przed rządem jest wiele wyzwań, które powinny być rozwiązywane i realizowane w oparciu o zasadnicze przesłanki gospodarki rynkowej. Jeszcze raz podkreślam, że droga do ręcznego sterowania to jest droga, która prowadzi donikąd i wcześniej czy później skończy się dla polskiej gospodarki źle. I ostatnia już sprawa, na co zwracam uwagę, to spadek na giełdzie praktycznie wszystkich przedsiębiorstw państwowych. Zwróćcie Państwo uwagę, zarówno spółki elektroenergetyczne, jak i spółki paliwowe nie są w tej chwili dobrze notowane na giełdzie. To ma również związek z polityką gospodarczą państwa. Dziękuję bardzo.